W październikowym salonie literackim gościem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostródzie był Krzysztof Nowakowski, obieży świat, wioślarz, alpinista i maszer, czyli osoba prowadząca psie zaprzęgi. W tej pasji ja mogę zrealizować swoją potrzebę bycia w naturze, przebywania w samotności, nawet w oddaleniu od ludzi, gdzie jestem zdany tylko na swoje psy, na ich umiejętności, na ich możliwości, no i na swoje tak samo umiejętności i możliwości. I w tym momencie, jak na to tak szerzej spojrzymy, to już nie jest taka egzotyka, no bo to jest tylko jeden ze sposobów zrealizowania tej pasji. Kiedyś łaziłem po górach, wspinałem się, wcześniej jeszcze byłem wioślarzem wyczynowym, więc też tą pasję realizowałem w taki sposób. No dzisiaj realizuję ją za pomocą psiego zaprzęgu, no dzisiaj od kilkunastu lat, więc to szmat czasu. Ale to jest nadal to samo, to jest po prostu realizowanie tej pasji, w której się zmieniło tylko sposób jej realizacji. W trakcie spotkania Krzysztof Nowakowski opowiedział zebranym słuchaczom o swojej historii, pasji, podróżach oraz o tym, co budziło największe zainteresowanie, czyli o pracy psio-ludzkiego zespołu. Jak sam o sobie i swoich czworonogach mówi podróżnik. Psy są największymi bohaterami, bo to one wykonują największą pracę. Psy są nieprawdopodobnymi sportowcami. To są ultramaratończycy, którzy wkładają całą pasję, całe swoje jestestwo wkładają w ten bieg. Ten bieg jest dla nich bardzo istotny, jest im wręcz potrzebny do życia. Człowiek jest w zasadzie w tym zaprzęgu wszystkim po trochu. No my jesteśmy i trenerem, bo trzeba psy przygotować do takiego biegania, i dietetykiem w czasie tego treningu, fizjoterapeutą również, bo masaże, bo przeglądanie psich łap i w ogóle tego, w jakim one są stanie, jak się zachowują, no to wszystko trzeba to wszystko obserwować. Na samej trasie już w trakcie wyścigu czy wyprawy nasza rola zbiega się do trzymania, że tak powiem, reżimu posiłków. Gdyż biegnące psy, które dziennie pokonują dystans nawet 200-kilometrowy, potrzebują aż 12 tysięcy kilokalorii, czyli 10-krotność tego, ile jedzą normalnie. Pasja Krzysztofa Nowakowskiego dostarcza mu niezastąpionych wrażeń, obcowania z przyrodą, niepowtarzalnych widoków, czy też wspaniałych wspomnień. Niestety polarne wyprawy mają też swoje mroczne oblicze. Skazują bowiem nie tylko na zmaganie się z wyjątkowym mrozem, ale także na samotność i strach. W konfrontacji z siłami przyrody zarówno człowiek, jak i zwierzę bywa bezsilne. Wspomnienia z wypraw, zarówno te dobre, jak i złe, podróżnik opisał w swojej nowej książce, która tytuł otrzymała od wyjątkowo gorzkiego zdarzenia. Zdarzają się sytuacje trudne i zdarzają się sytuacje ekstremalnie trudne. I psie zaprzęgi są w ogóle trudną dziedziną. Natomiast na 23 kilometrze, od którego tytuł wzięła moja książka, zdarzyła się rzecz najgorsza z możliwych, jaka może spotkać człowieka uprawiającego tą dyscyplinę. Umarł mi pies. Umarł pies na 23 kilometrze właśnie trasy, co było dla mnie szokiem zupełnie wtedy i czymś kompletnie, co mnie zaskoczyło. Rzadko się zdarza coś, co mnie zaskakuje w psich zaprzęgach, bo zawsze staram się perfekcyjnie na miarę możliwości przygotować do wszystkiego i przewidzieć wszystko, ale śmierci młodego, zdrowego psa przewidzieć się nie da po prostu. I to był potworny cios. To było w czasie trzeciej mojej próby ukończenia wyścigu Finnmarkslopet. Choć, jak przyznaje Krzysztof Nowakowski, po stracie Williego, bo tak było na imię utraconemu psu, nie było łatwo wrócić do zaprzęgu. Nie miał jednak innego wyjścia, jak się pozbierać, aby iść dalej tą drogą. W końcu 39 psów nadal żyło i oczekiwało następnego biegu. Aby się wybiegać, będą miały jeszcze wiele okazji. Do najbliższej podróżnik już się przygotowuje i tym razem będzie to wyjątkowe wyzwanie, tym bardziej, że jeden z planowanych wyścigów stał się sprawą osobistą. Zaczął się chyba najtrudniejszy rozdział w moim tym maszerskim życiu zaprzęgowym. Rozpoczynam realizację projektu, który sami sobie z żoną nazwaliśmy Trylogia Norweska. Trylogia, bo trzy wyścigi w jednym sezonie. Trzy najdłuższe europejskie wyścigi robione jeden po drugim. To znaczy pierwszy wyścig zaczyna się 6 stycznia, a kolejny 11 lutego i ostatni 10 marca, także miesiąc po miesiącu. Pierwszy wyścig o długości 220 km, ten drugi 400 km i na końcu Finnmarkslopet 500. No z wyścigiem Finnmarkslopet też mogę śmiało powiedzieć, że mam porachunki do załatwienia.
Gość salonu przyznał, że w trakcie wypraw często jemu i psom towarzyszą tylko cienie. W trakcie czwartkowego spotkania autorskiego było jednak zgoła inaczej, gdyż zgromadził wyjątkowo liczne audytorium, które chciało wysłuchać jego opowieści. Wszystkim zaś tym, którzy spotkanie przegapili, polecamy książkę 23 kilometr autorstwa Krzysztofa Nowakowskiego, którą można znaleźć na półkach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostródzie.